Będziemy czytać przypowieść zapisaną w 25 rozdziale Ewangelii Mateusza. Tak, przez cały miesiąc dzisiaj idziemy przez podobny temat. Ostatnio czytaliśmy 24 rozdział Ewangelii Mateusza. Dzisiaj skupimy się na rozdziale 25. W mojej Biblii jest taki podtytuł przed tą przypowieścią Dzień Sądu. Rozpocznę czytać przypowieść, którą Chrystus powiedział do swoich uczniów. Czytam z Ewangelii Mateusza, rozdział 25, od 31 wersetu. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów i ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. Chrystus wprowadza w nas w czas takiego ostatecznego rozliczenia, kiedy Syn Człowieczy nie chodzi już po ziemi w postaci człowieka, ale przychodzi w swojej chwale z wszystkimi aniołami, więc sytuacja jest wyjątkowo uroczysta i wyjątkowo poważna. Przed Nim zgromadzone stoją wszystkie narody, nie tylko Jego najbliżsi uczniowie, do których teraz przemawia, nie tylko naród, do którego przyszedł będąc na ziemi, ale wszystkie narody. I Pan Jezus, Syn Człowieczy, który przyszedł w swojej chwale, rozłącza te wszystkie narody na dwie grupy. Tutaj jest to metaforycznie określone jako owce po prawicy i kozły po lewicy. To jest ciekawe, że Chrystus, który przychodzi w swojej chwale, przedstawia się jednocześnie jako pasterz, który kieruje swoim ludem, który odpowiada za swój lud, który odpowiada za wszystkie te narody, które stoją przed Nim. Uczniowie być może byli zaskoczeni, że wszystkie narody są potraktowane dokładnie tak samo, że nie ma jakiejś osobnej grupki dla narodu wybranego, do którego przecież wtedy należeli. Naród wybrany w tamtych czasach czuł się odłączony od wszystkich pozostałych ludzi mieszkających na ziemi, ale wszystkie narody, dokładnie wszystkie narody są tym Bożym stadem i wszystkie narody zostają potraktowane równo. Nie ma, wiecie, jakiejś osobnej grupy pośrodku dla tego wyjątkowego. Wszyscy, dokładnie wszyscy ludzie są przez Króla, przez Syna Człowieczego potraktowani w taki sam sposób, zgodnie z kryteriami, do jakich zaraz przejdziemy. Jeśli chodzi o owce, czytam od wersetu 34. Wtedy powie Król tym po swojej prawicy: pójdźcie błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić. Byłem przychodniem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedzaliście mnie. Byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy: Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, a nakarmiliśmy Cię, albo pragnącym, a daliśmy Ci pić? A kiedy widzieliśmy Cię przychodniem i przyjęliśmy Cię, albo nagim i przyodzialiśmy Cię? I kiedy widzieliśmy Cię chorym albo w więzieniu i przychodziliśmy do Ciebie? A Król odpowiadając powie im: zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Pierwsza rzecz, która zwraca tutaj uwagę, to są słowa, że owce wybrane przez Króla mają odziedziczyć królestwo przygotowane dla nich od założenia świata. Myślę, że to będzie wyjątkowo uroczysty moment, kiedy Pan Jezus wreszcie połączy się ze swoim ludem, z ludźmi, którzy oddali Mu życie, którzy należą do Niego. To królestwo przygotowane od założenia świata. Myślę, że Chrystus cały czas czeka, aby nas Nim obdarować. Czeka na ten moment, kiedy wreszcie będziemy mogli je objąć, będziemy mogli tam mieszkać razem z Nim wiecznie w Bożej miłości. I myślę, że to oczekiwanie jest zawarte w tych słowach. Pójdźcie błogosławieni, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Jakie jest uzasadnienie tego, że owce mogą tam wejść, że pasterz je tam prowadzi? Uzasadnieniem tym są po prostu czyny miłosierdzia. To kryterium jest jednakowe dokładnie dla wszystkich ludzi. Nie ma znaczenia, czy te owce miały ogromną wiedzę biblijną, czy trochę mniejszą, czy nie miały jej w ogóle. Znaczenie miało to, w jaki sposób prowadziły swoje życie.
Pozwólcie, że przeczytam fragment z życia Jezusa Ellen White. To jest strona 503 w moim wydaniu, rozdział Najmniejszy z braci moich. Ci, których Chrystus pochwali na sądzie ostatecznym, mogli mało wiedzieć o teologii, lecz umiłowali życie według Bożych zasad, ponieważ przez poddanie się Duchowi Świętemu mogli wnosić błogosławieństwo do życia bliźnich. Kluczowe jest to wnoszenie błogosławieństwa do życia bliźnich, pomaganie im w kluczowych dla nich momentach, opiekowanie się nimi w ich potrzebach. Przy czym, wiecie, taka prawdziwa troska nie jest wypisaniem sobie listy tutaj teraz, że jeśli ktoś jest głodny, nakarmimy go, jeśli komuś chce się pić, napoimy, przyjmiemy przychodnia, odziejemy nagiego, odwiedzimy chorego i teraz jeśli ktoś powie nam, że jest głodny, to cały zbór, każdy przyjdzie karmić go, później to już na siłę. To nie chodzi o to. Tu chodzi o wyczucie potrzeb, jakie są wokół nas i odpowiedzenie na nie. W taki sposób, w jaki ktoś oczekuje, w jaki ktoś potrzebuje. Nie możemy zarzucać innych swoją troską wbrew jego woli, ale nie możemy też udawać, że nic się nie dzieje wokół nas, kiedy są potrzeby, kiedy są ludzie, którzy naprawdę potrzebują naszej pomocy i oczekują naszej pomocy. Co ciekawe, sprawiedliwi są zaskoczeni. Mówi się czasem, że oni po prostu nie pamiętają pewnych czynów miłosierdzia. Ale kiedy tak pomyślę o sytuacjach, w których ktoś naprawdę potrzebuje naszej pomocy, dzieje się w jego życiu jakaś tragedia, wiecie, przechodzimy przez to razem z nim, jesteśmy obok niego, wspieramy go i tak dalej. Nie zapomina się takiego bycia z drugim człowiekiem. Tu nie chodzi o to, że oni po prostu zapomnieli, że zrobili coś dobrego. Chodzi o to, że oni to robili nie dlatego, że uważali, że otrzymają coś za to od Chrystusa. Nie dlatego, żeby patrzyli na drugiego człowieka, ojejku, muszę mu pomóc, bo przecież Pan Jezus powiedział, że muszę mu pomóc, no to teraz zmuszę się i jakoś mu pomogę. Oni robili to dlatego, że miłość Boża mieszkała w ich sercach. Dlatego, że patrząc na drugiego człowieka, nie widzieli go jako takiego zlepku obowiązków wobec niego, tylko widzieli go jako duszę potrzebującą pomocy. Jako kogoś, kto po prostu jest, kto po prostu woła, kto po prostu płacze i cierpi. Dlatego oni nigdy nie pomyśleli o tym jako o jakiejś zasłudze dla siebie, jako o jakimś plusie w niebiańskich księgach. Oni po prostu robili to, co wypływało z ich serca przepełnionego Bożą miłością. Co się dzieje dalej z kozłami? Czytam od wersetu 41. Wtedy powie i tym po lewicy: idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny zgotowany diabłu i jego aniołom. Albowiem łaknąłem, a nie daliście mi jeść. Pragnąłem, a nie daliście mi pić. Byłem przychodniem, a nie przyjęliście mnie. Nagim, a nie przyodzialiście mnie. Chorym i w więzieniu, i nie odwiedziliście mnie. Wtedy i oni mu odpowiedzą, mówiąc: Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym albo pragnącym, albo przychodniem, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu i nie usłużyliśmy Ci? Wtedy im odpowie tymi słowy: zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, i mnie nie uczyniliście. I odejdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Historia jest całkowicie analogiczna, takie lustrzane odbicie, jeśli chodzi o zwrócenie się do jednych i zwrócenie się do drugich. Tylko że ci ludzie nie stanęli na wysokości zadania. Ci ludzie byli obojętni wobec potrzeb, jakie pojawiały się wokół nich. Co ciekawe, kiedy Chrystus mówi im, jaki jest ich los, mówi o ogniu wiecznym zgotowanym diabłu i jego aniołom. Ten ogień nigdy nie był przeznaczony dla ludzi. To nie jest tak, że ci sprawiedliwi mieli już przygotowane królestwo, a osoby, które tutaj są jako kozły, mieli już przygotowany ogień wieczny od założenia świata. Ci ludzie mieli być w Królestwie Bożym. Ogień przeznaczony był diabłu i jego aniołom. Ale oni niestety wybrali w swoim życiu los, jaki jest tutaj opisany. Jakie jest uzasadnienie? Uzasadnieniem jest brak czynów miłosierdzia, co do których pierwsza grupa poradziła sobie doskonale. I co ciekawe, tu nie chodzi o to, że oni w życiu nagrzeszyli, narozrabiali, mordowali, kradli i tak dalej.
Problem jest taki, że oni byli po prostu obojętni. W momencie, kiedy należało działać, w momencie, kiedy należało pomóc, należało wesprzeć, należało odpowiedzieć na potrzebę, oni byli bierni i nie zrobili wtedy nic. Nie zrobili wtedy to, co należało zrobić. Otwórzmy razem werset, który był już czytany przed, jako wstęp do kazania. Jest zapisany w Przypowieściach Salomona w rozdziale 24. Przypowieści Salomona, rozdział 24. Czytam od wersetu 10. Gdy w dniu niedoli jesteś gnuśny, twoja siła zawodzi. Ratuj wydanych na śmierć, a tych, których się wiedzie na stracenie, zatrzymaj. Można być naprawdę niesamowicie silnym, niesamowicie mądrym, ale kiedy nie wykorzystujemy tego w dniu niedoli, to nie ma żadnego znaczenia. Jeśli mamy do dyspozycji siłacza, ale jemu nie chce się nam pomóc, to jaką wartość ma jego siła? Jeśli mamy do dyspozycji kogoś, kto jest niesamowicie mądry, ma przeogromną wiedzę, ale nie chce mu się odpowiedzieć na pytanie, jaką wartość ma jego wiedza i jego mądrość? Jeśli mamy do dyspozycji wszystkie błogosławieństwa, jakich Bóg nam udziela, ale nie chce nam się ich użyć, to jaką wartość ma to, że je mamy? Ratuj wydanych na śmierć, a tych, których się wiedzie na stracenie, zatrzymaj. Można to odnosić do sytuacji naprawdę drastycznych, do różnych problemów politycznych, do różnych prześladowań, ale można ten tekst odnieść też do takiego codziennego życia i ludzi wokół nas. Nie wiemy, w jakim stanie są ludzie wokół nas. Nie wiemy, do jakiego kresu zmierzają. Możemy uratować kogoś przed śmiercią z samotności, ze strachu. Są naprawdę różne potrzeby i to, do czego Chrystus nawiązuje w swojej przypowieści. Odzianie nagiego, nakarmienie głodnego, odwiedzenie kogoś, kto jest w więzieniu, kto jest chory, kto jest samotny. Myślę, że to wszystko wiąże się z ratowaniem wydanych na śmierć i wstrzymaniem tych, których się wiedzie na stracenie. Śmierć nie musi być nagła, nie musi być natychmiastowa. Ludzie naprawdę mogą umierać obok nas bardzo powoli i zupełnie niezauważalnie. Jeśli mówisz, nie wiedzieliśmy, to ten, który bada serca, przejrzy to, a ten, który czuwa nad twoją duszą, wie o tym i odda każdemu według jego czynu. Czasem mamy różne wymówki, że nie wiedzieliśmy, że coś się dzieje. Wiecie, to jest bardzo popularne, kiedy są historie o przemocy domowej i później okazuje się, że nikt z sąsiadów nie słyszał krzyków, nikt z sąsiadów nie wiedział, że coś jest nie tak, nikt nie reagował. Pan Bóg mówi, ja wiem, co się dzieje. Ja widzę, czy ty słyszysz, ja widzę, czy ty wiesz. Ja widzę, czy problem jest w tym, że wolisz się nie wtrącać, czy problem jest w tym, że naprawdę nie wiedziałeś, bo i tak może się zdarzyć. Ludzie wokół nas często są prowadzeni na śmierć. My możemy to zatrzymać w sferze fizycznej, duchowej, w sferze emocjonalnej. Jaki jest kontekst tej przypowieści? Bo to jest jedna, to jest ostatnia przypowieść w całej serii tego, co Pan Jezus mówi do uczniów. Wcześniej mamy podobieństwo o wiernym i niewiernym słudze, gdzie jest pokazany sługa, który wiernie wykonuje swoje obowiązki i w kontraście sługa, który bije swoje współsługi. Dalej jest podobieństwo o 10 pannach, gdzie 5 ma przygotowane lampy i jest przygotowanych na powitanie oblubieńca, pozostałych 5 zapomniało o zapasie oliwy. Mamy przypowieść o talentach, gdzie człowiek odjeżdżając przekazuje swoim sługom talenty, którymi mają dysponować i część z nich wykorzystuje je właściwie, natomiast jeden zakopał swój talent, nie zrobił z nim nic. I mamy wreszcie przypowieść o kozłach i owcach, gdzie owce pomagały ludziom w potrzebie, natomiast kozły nie pomagali. Jeszcze takie pytanie, bo kozły też były zaskoczone, jeśli kiedy król zwraca się do nich, mówiąc o tym, że nie nakarmili, nie przyodziali. Kozły mówią, panie, kiedy widzieliśmy cię? Łaknącym, pragnącym i tak dalej. Dlaczego oni byli tacy zaskoczeni? Przecież każdy chyba mniej więcej wie, jak wygląda jego życie. Każdy sobie zdaje sprawę, czy komuś pomógł i tak dalej.
Oni byli zaskoczeni, bo gdyby widzieli faktycznie Chrystusa, to Chrystusowi by pomogli. Gdyby widzieli władcę świata, który jest w więzieniu, jego by odwiedzili. Pomogliby mu, gdyby był głodny. Natomiast na takiego szarego człowieka, który gdzieś był obok, na takiego człowieka nie zwracali uwagi. I to jest problem, który przejawia się przez te wszystkie przypowieści. Wszystkie te przypowieści mówią o tym, że prędzej czy później, w takim dość niespodziewanym dla nas czasie, choć są pewne znaki, które go wskazują, ale jednak w czasie nieprzewidzianym tak do końca, przyjdzie czas na rozliczenie tego, w jaki sposób prowadziliśmy nasze życie, w jaki sposób korzystaliśmy z tego, co było nam dostępne. I te przypowieści mówią, że kwestie zaniedbane mogą doprowadzić do tragedii. Konsekwencje naszej bierności, naszej obojętności mogą być tragiczne. Wszystkie te przypowieści pojawiają się po tym, jak Chrystus omawia znaki zbliżającego się końca. Później mówi o znaku Syna Człowieczego, który już będzie sygnalizował taki, wiecie, zupełny koniec wszystkiego, nie? To jest właśnie okres rozliczenia. Chrystus wielokrotnie napomina nas, że konieczna jest nasza czujność. Nie tylko jeśli chodzi o oglądanie znaków czasu, rozumienie znaków czasu. Konieczna jest nasza czujność taka, jaka jest pokazana w tych przypowieściach. Nasza czujność jako sumienność w wykonywaniu naszych obowiązków. Tak jak ten sługa, który do samego końca, niezależnie od tego, że wydaje mu się, że Pan długo nie wraca, do samego końca wykonuje to, co jest mu powierzone. Konieczna jest nasza czujność, jeśli chodzi o kontakt z Bogiem i prowadzenie przez Ducha Świętego. Żebyśmy mieli ten zapas ducha nawet w czasie, kiedy przyśniemy. Żebyśmy byli przygotowani w mocy Bożej na wszystko, co nas może spotkać. Konieczna jest nasza czujność w aktywnym używaniu Bożych darów i błogosławieństw. W aktywnym korzystaniu z tego, co Pan Bóg nam dał, czym nas obdarzył. W używaniu tego w naszym życiu, wykorzystywaniu. Po to zostało nam to powierzone. I wreszcie konieczna jest nasza czujność w tym czasie końca, jeśli chodzi o otwarte serce na ludzkie potrzeby. Musimy być czujni na to, co dzieje się wokół nas. Nie tylko, wiecie, tropić sensacje w internecie, czy to już koniec. Ale rozglądać się wokół siebie, żeby nasze serca, skupiając się na tych znakach, jakie są podane, nie zapomniały o tym, co jest najważniejsze, o tym, od czego zależy nasze życie, i o tym, od czego zależy życie innych wokół nas. Bo kwestia, czy na kogoś zwrócimy uwagę, czy mu pomożemy, to bardzo często jest kwestia jego życia. Przeczytajmy fragment z pierwszego listu Jana. Pierwszy list Jana, rozdział 4. Ja bardzo często czytam ten fragment na lekcjach, kazaniach i refleksjach. Myślę, że to bardzo ważna część nauczania Nowego Testamentu. 4 rozdział pierwszego listu Jana. Czytam od wersetu 19. Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. Jeśli kto mówi, miłuje Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. A to przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego. I w tej przypowieści, i tutaj w tym tekście już tak powiedziane wprost, widzimy, że to jest od siebie współzależne. Miłość do Boga przejawia się w miłości do ludzi. Miłość do ludzi jest wyrazem miłości do Boga. Nie da się rozdzielić tego. Nie da się kochać Boga w samotności, nie mając kontaktu w ogóle z drugim człowiekiem. Nie da się kochać Boga, zamknąwszy się na wszystkie potrzeby, jakie są wokół nas. To tak nie działa. Pan Bóg mówi, tak jak traktujesz innych ludzi, tak potraktowałbyś mnie, gdybym był na ich miejscu. Nie da się tego rozerwać. A więc sługa wierny, o jakim Pan Jezus mówi w tych przypowieściach, to jest sługa po pierwsze sumienny, po drugie pełen ducha, po trzecie aktywny i wreszcie po czwarte kochający. Naprawdę głęboko kochający swoich bliźnich. W jakim kontekście pojawiają się te słowa i w jakim czasie są mówione? Całość to są rozdziały 24 i 25. Rozdział 24 rozpoczyna się od tego, że, czytam od wersetu pierwszego, gdy Jezus opuszczał świątynię i odchodził,
przystąpili uczniowie jego, aby mu pokazać zabudowania świątyni. A on odpowiadając, rzekł do nich, czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. I później pojawiają się słowa o znakach czasu końca i później pojawiają się te przypowieści, które mówią nam, jak należy żyć, jak należy zachowywać czujność. To jest moment, kiedy Chrystus kończy swoją misję tutaj na ziemi i przeżywa niesamowity ból na widok świątyni i na widok ludzi, którzy go odrzucili. Na widok tego, co teraz jeszcze jest w chwale, co teraz jeszcze funkcjonuje. Ta świątynia była przepiękna, ale Pan Jezus już wie, że tam nie zostanie kamień na kamieniu, że to wszystko runie. Co gorsza, Pan Jezus wie, że jeśli chodzi o lud, lud wybrany, naród, który Pan Bóg prowadził przez te wszystkie lata, że to też wszystko runie. I to już niemal w tym momencie, bo to jest właśnie czas, kiedy ludzie definitywnie odrzucają Zbawiciela, prowadząc Go na krzyż. Historia ta kończy się w rozdziale 26. Czytam wersety 1 i 2. A gdy Jezus dokończył wszystkich tych mów, rzekł do uczniów swoich, wiecie, że za 2 dni będzie Pascha i Syn Człowieczy będzie wydany na ukrzyżowanie. Przypowieści te pojawiają się 2 dni przed tym, jak Chrystus zostaje wydany na ukrzyżowanie i mówi je w momencie, kiedy doskonale wie, co go czeka. Uprzedza uczniów o tym. Te przypowieści to nie są jedne z tych, które mówią, jak mamy zachować się w konkretnych sytuacjach, jak mamy potraktować bliźniego. To są już takie najważniejsze słowa, jakie Jezus chce zostawić po sobie. To już są takie niemalże pożegnalne słowa, podsumowujące całą Jego naukę i to, co w tej nauce było najważniejsze. To jest to, z czym Chrystus chce zostawić uczniów na czas, kiedy będą oderwani od Niego przez sytuację. Na czas, kiedy będą w problemie, bo Pan Jezus zostanie zabrany, zostanie ukrzyżowany. Podobne słowa mówi podczas ostatniej wieczerzy. Przeczytajmy z Ewangelii Jana z rozdziału 13. Ewangelia Jana, rozdział 13, czytam od wersetu 33. Dziateczki, jeszcze chwilkę będę z wami. Szukać mnie będziecie i jak powiedziałem Żydom, gdzie ja idę, tam wy przyjść nie możecie i teraz wam to mówię. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Abyście się i wy wzajemnie miłowali. Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Pan Jezus zostawia swoich uczniów, podkreślając cały czas, że tu nie chodzi o pewne rzeczy, których można się nauczyć, których można się dowiedzieć, że w całym Jego nauczaniu nie chodziło o jakieś spory teologiczne z faryzeuszami, że to, co chciał zostawić uczniom, to jest ta Jego przeogromna miłość, w której oni mogą żyć na co dzień i która jedynie liczy się, jeśli chodzi o ostateczne rozliczenia. Wszystkie prawdy, jakie Pan Jezus głosił, są niesamowicie ważne, dlatego że tę miłość pokazują. Każda nasza prawda wiary zawarta w Biblii, każde Słowo Boże jest po to, żeby objawić nam Chrystusa, objawić nam miłość, jaką ma do nas. To jest kluczowe w rozumieniu Biblii. Możemy mieć wiedzę teologiczną, możemy znać różne prawdy wiary, ale jeśli oderwiemy to od Bożej miłości, to nie ma żadnego znaczenia. Tak jak pisał Paweł o miłości w swoim hymnie o miłości. Możemy wiedzieć wszystko, możemy ciało oddać na spalenie, możemy mówić językami ludzi i aniołów, ale jeśli nie ma w nas miłości, nic nam to nie pomoże. Jeśli nie ma w nas takiego czułego, ciepłego spojrzenia na drugiego człowieka, jeśli nie ma w nas czujności na jego potrzeby, Ewangelia to jest moc Boża, która zmienia nasze życie. Ewangelia to jest moc Boża, która zmienia nasze serca. To w tym przejawia się potęga Bożej przemiany. W tym, że człowiek, który był egoistyczny, który dbał tylko o to, co dla niego ważne, w mocy Bożej potrafi zwrócić się do drugiego człowieka. Potrafi go słuchać, potrafi odpowiadać na jego potrzeby, potrafi go po prostu zauważyć. Nie dlatego, że powinien, nie dlatego, że spodziewa się za to jakiejś nagrody,
ale dlatego, że przyjął Bożą miłość, która jest w stanie zmienić jego kamienne, twarde serce na naprawdę czułe i kochające. Czy dostrzegasz potrzeby ludzi wokół siebie? Czy twoje serce jest wrażliwe? Gdy w dniu niedoli jesteś gnuśny, twoja siła zawodzi. Ratuj wydanych na śmierć, a tych, których się wiedzie na stracenie, zatrzymaj. Amen. Amen.